Goty Absolwa. Oremus. Per Christum Dominum Nostrum. Amen. Amen. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Górka. Maro, czujka 100 metrów od nas. Reszta siadać, odpoczywać. Gdzie? Proszę księdza, proszę księdza! Obława we wsi! Przyjechało chyba 20 ubeckich ciężarówek! Idź po czujkę! Pomara! Brać skrzynię! Jeden idzie! Brać, brać! Dawaj! Zapomniamy się! Popatrzcie! Okrążają nas! Misiek! Daj ze mną! Tak jest! Brak amunicji! Brak amunicji! Poddajcie się! Nie macie szans! Jesteście okrążeni! Poddajemy się! Podnieście ręce! Opuśćcie broń! Opuść broń! Opuść broń! Ilu was tu jest? Tylko my. Sprawdź, czy tam nie ma kogoś. Jest ich więcej! Mamy naszego poszukiwanego Klechę! Dawaj, do góry. Już. Szybciej. Przeszukaj go. A co tu mamy? Co to ma być? Pytam się! Przeszukać następnych. Skuj go, ja się tym zajmę. Śmierć jeden! Stawa! Stawa! Przyprowadźcie tego Klechę.
Imię i nazwisko. Władysław Górka. Głośniej! Juliana i Mari z domu Gazdowicz. Data i miejsce urodzenia. 2 kwietnia 1914. Republika Polska. Jak tam pomagałeś się tym bandytom w lesie? Gondor! Co, języka w gębie zapomniałeś? Tfu, ty parszywy kale czarnej reakcji! Jestem kapelanem Polskiej Podziemnej Armii Służby Gościowej od 1947 roku. Zobacz, jaki nam się kicił trafił! Wróg Polski Ludowej! Udzielałem tylko posługi żołnierzom w lesie. Co? Ty bandyto! Pan się pomaga! Zaraz się tu pomysły z głowy wybijemy! Stawaj! Skąd to masz? Kto ci pomaga? Mów! Nazwiska, kontakty! Co zapomniałeś? Milczenie ci nie pomoże! Mów, to życie są wygierze! Weź go tam jeszcze dokąd trochę! Kto ci pomaga? No nie mogę z nim. Stawaj! Mów! Kto ci pomaga? Siadaj! Rzeczpospolitej Ludowej. Sąd Wojskowy w dniu 14 sierpnia 1949 roku wymierza obywatelowi Gurgaczowi karę śmierci przez rozstrzelanie. Uzasadnienie. Wyżej wymieniony obywatel Władysław Gurgacz był członkiem grupy o charakterze bandyckiej i antyspołecznej. Wyżej wymieniony obywatel pełnił funkcję kapelana, w trakcie której agitował przeciwko władzy ludowej. Zachęcał do bandyckich działań, których skutkiem były szkody w mieniu i życiu ludzkim. Wyżej wymieniony obywatel brał udział w wyżej wymienionych aktach bandytyzmu, których skutkiem były niejednokrotnie śmierć funkcjonariuszy władzy ludowej. Wyrok podpisałem. Wyprowadzić podsądnego. Aś. Zabierz się w nocy.